Hej, dzień dobry. Dzisiaj robię dla Was makijaż. Wykorzystamy sobie tutaj kilka nowości, które do mnie spłynęły od Minty. A uwaga, w Minty pojawiła się nowa marka kolorowa i jest to Kiko. I mam tutaj trzy produkty do wykorzystania. Po pierwsze mamy tutaj takie sticky w kremie, róż oraz bronzer. Róż jest prześliczny, ma taki piękny, delikatny odcień, nie jest brudny, jest raczej z takich żywych, które upiększają skórę i które dodają blasku, tak orzeźwiają i dodają energii. Natomiast jeśli chodzi o bronzer, on wygląda tak, wydaje mi się, że możemy mieć dość taki chłodny odcień, więc mam tutaj ogromną nadzieję, że nie będzie wyglądał brudno. Natomiast konsystencja różu wydaje się być takie dwabista. Powiem, że jeszcze bronzera nie sprawdzałam. Ale chociaż nie, on chyba nie będzie taki chłodny, delikatne, ciepłe tony też ma, więc zaraz to sobie sprawdzimy. O, może tak, zobaczcie, tutaj zrobiłam taką kreskę, nie no, ciepłe tony też ma, chociaż sam produkt przedstawia się dosyć chłodno, więc zaraz to sprawdzimy. A oprócz tego mam tutaj jeszcze puder, który jest właśnie w takim opakowaniu, tego jeszcze nie otwierałam. Invisible Touch Face Fixing Powder. Oprócz tego dzisiaj na ustach zaprezentuję Wam niektóre produkty mojej marki Luna. No i produkty te są już w sprzedaży. Link do mojego sklepu znajdziecie oczywiście na dole w opisie filmu. Także dzisiaj zrobimy sobie coś ładnego, dziennego, delikatnego. No i cieszę się, że ten sklep już ruszył, więc zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony. Przejrzyjcie sobie produkty. Mamy nie tylko pomadki matowe, ale pojawiły się też błyszczyki, są olejki do ust oraz konturówki. Konturówki tradycyjne do temperowania oraz konturówki automatyczne, które się wysuwa. A my przechodzimy do makijażu. Myślę, że poza kamerą nałożę podkład korektor. Ten krok sobie pominiemy. Natomiast pokażę Wam, czego użyję. I będzie to mieszanka dwóch produktów. Elever. Elever, tutaj mam dosyć taki ciemny odcień. To jest Honey, a tutaj mam Eveline Better Perfect Non Transfer Formula i tutaj mam odcień 03. Ten jest dosyć ciemny, ten jest jaśniejszy, po prostu robię sobie taki miks, żeby dopasować odcień idealnie pod siebie. Korektor to będzie Lovely, tutaj mam dwa odcienie, ale mój ulubiony, który najbardziej mi pasuje, to jest numer 3. No dobrze, więc bazę mamy nałożoną, tak to wygląda i teraz możemy przejść do kremowych produktów i zacznę od bronzera Kiko. Natomiast chciałabym przeczytać, co oferuje, co obiecuje może producent. Sztyft do konturowania twarzy zapewniający matowe wykończenie. Formuła produktu została wzbogacona olejem z nasion orzecha afrykańskiego i wyciągiem z pistacji o właściwościach zmiękczających. Delikatna i kremowa konsystencja zapewnia natychmiastowy efekt kolorystyczny oraz doskonałe rozcieranie. Produkt jest przyjemny w dotyku, gwarantuje łatwą i precyzyjną aplikację, umożliwia modelowanie twarzy. Nosa konturować nie będę, ale oczywiście każdy używa produktu indywidualnie, tam gdzie potrzebuje. Razem ze sztyftem używaj rozświetlacza. Rozświetlacza akurat nie mam, Radiant Touch Creamy Stick. Ja mam akurat Creamy Stick Blush. Mamy jeszcze w ofercie rozświetlacz. Technika konturowania służy do modelowania twarzy, która zyskuje perfekcyjny wygląd dzięki umiejętnemu wykorzystaniu efektu światło-cienia. Sprawdźmy to. Myślę, że do tego celu wykorzystam pędzel Maxineczki, który jest taki lekko zaokrąglony, ale też płaski. I myślę, że ze spokojem będę mogła go tutaj w tym celu użyć, więc nakładam, słuchajcie, ten stick na policzek, może na razie tyle i w ten sposób i jeszcze z drugiej strony coś takiego. No i porozcieramy to. Okej, ładnie się to rozciera. Jeśli chodzi o kolor, to nie jest taki chłodny jak myślałam. Tak jak mówię, delikatne tony też tutaj widzę. Delikatne, ciepłe tony. Więc nie jest źle. Ale nie wiem, czy nie ma właściwości zastygających i tuż po nałożeniu najlepiej przejść od razu do rozcierania. Tak, żeby nie porobić sobie plam.
Okej, więc mamy coś takiego, aczkolwiek konsystencja faktycznie jest tutaj przyjemna i kremowa. Pigment jest taki, powiedziałabym, w sam raz, nie jest to za ciemne, ale też nie jest zbyt jasne i ten kolorek faktycznie na buzi zostaje i jest widoczny, więc tutaj jeszcze sobie to porozcieram przy linii włosów. Ale kontur ładny się pojawia, prawda? Tutaj jest więcej cienia od tej strony, więc więcej cienia tutaj pada, natomiast z tej strony mam więcej światła, bo jest okno. Więc różnica delikatna jest, natomiast to jest kwestia po prostu tego, że siedzę przed oknem, więc stąd ta różnica. To nie jest tak, że tutaj nałożyłam więcej produktu, tylko tutaj więcej cienia pada. Ale efekt mi się podoba, podoba mi się kolor. Bo czasami jest tak, w przypadku niektórych kremowych produktów, że po nałożeniu i po roztarciu one w jakiś cudowny sposób zanikają i jakby nie widać tego efektu konturowania. A co więcej, po nałożeniu pudru, przy pudrowaniu tego efekt totalnie zanika. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak mimo wszystko ten kolor zostanie, będzie widoczne, bo ładnie to się rozciera, ale nie zamienia się to w jedną taką niewidoczną plamę. Nie zlewa się to z podkładem ani z korektorem, tylko w dalszym ciągu no, ten zarys tutaj jest dobrze. I nałożę jeszcze, tak mam ochotę więcej się tym pobawić i dokładać, więc spróbuję sobie nałożyć to jeszcze tu i tu, chociaż nie powinnam przesadzać. Oczywiście najlepiej jest to robić syntetycznym pędzelkiem, ale chyba na ten moment już syntetycznego pędzelka do rozcierania nie mam. Ale jak widzicie, ze spokojem pędzlem z włosiem naturalnym też dacie radę. Ale do rozcierania mokrych produktów teoretycznie najlepiej sprawdzają się pędzle z włosiem syntetycznym. Natomiast ja tutaj większych problemów nie widzę. Dobra, więc mamy to. Jeśli chodzi o rozcieranie, no to faktycznie ładnie się to rozciera. Nie widzę tutaj żadnych plam. Kolor też mi odpowiada, bo nie jest zbyt chłodny. Ma tutaj delikatne, ciepłe tony, w związku z czym moim zdaniem wygląda to zdrowo. Przejdźmy teraz do różu, który z kolei jest no bardzo ładny. Ma piękny odcień. I tutaj to jest Creamy Stick Blush. Okej, róż do policzków w sztyfcie zapewniający promienne wykończenie. Formuła produktu została wzbogacona olejem z nasion orzecha afrykańskiego i ekstraktem z pistacji, czyli to samo co w przypadku bronzera do konturowania. Delikatna kremowa konsystencja idealnie przylega do skóry, zapewnia idealne uwalnianie koloru i doskonałe rozcieranie. Produkt jest przyjemny w dotyku, gwarantuje łatwe, precyzyjne nakładanie, efektem jest promienna cera. Nakładam tak mniej więcej w tym miejscu. Okej, na żywo ten kolor jest taki bardziej cukierkowy, może trochę koralowy, no ale dobra, pewnie po roztarciu ten efekt będzie... efekt będzie bardziej znikomy. Chciałabym tutaj użyć no innego pędzla. Dobra, Lavergo pędzel numer 3 i porozcieramy w kierunku na zewnątrz tutaj do ucha, próbując połączyć z bronzerem. Ale też ładny, bardzo ładny odcień. Natomiast wykończenie, przez to, że są to jednak kremowe produkty, to w dalszym ciągu jest to wykończenie takie rozświetlone, pełne blasku. Naturalne, kremowe. Natomiast nie ma tutaj żadnych drobinek. Gdybyście o to pytały, to drobinek tutaj nie widzę. Tylko to wykończenie jest naturalne, świetliste. No zresztą widać. Jak policzki się podnoszą, to widać ten taki blask, jakbym nakładała krem na buzię. I zastanawiam się, czy w sumie będę potrzebowała używać dodatkowo produktów suchych, tak żeby podkreślić jeszcze to konturowanie, ale to się okaże tuż po przypudrowaniu. Idąc dalej, przypudruję w tym momencie buzię i tutaj mamy Invisible Touch Face Fixing Powder. Otwiera się to w ten sposób, to się delikatnie zakręca. Zakręcamy, natomiast nie jakoś mocno. No i mamy tutaj taką poduszeczkę, puszek.
którym teoretycznie można wcisnąć puder w twarz. Natomiast ten puszek jest dosyć taki sztywny. Ja oczywiście spróbuję nałożyć ten puder tutaj poniżej moich policzków na linię żuchwy. Natomiast w związku z czym, że no jest ten puszek dosyć taki duży i zajmuje sporą powierzchnię, będzie nakładanie pudru pod oko będzie mocno nieprecyzyjne, zatem i tak posłużę się tutaj za chwilę pędzlem. Natomiast zacznę od nakładania tego pudru wzdłuż linii żuchwy. Jeśli chodzi o puder, mamy tutaj ponad 13 gramów pudru. Jest on biały, podejrzewam, że będzie transparentny. W środku to wygląda tak, plastikowe opakowanie i mamy siteczko. Więc spróbuję wysypać sobie, nie wiem jak mam to zrobić, żeby w sumie nie wysypać. Spróbuję to zakręcić może w ten sposób. Może coś wyleci. No dobra, teoretycznie widzę, że mamy ten puder tutaj na tej gąbeczce, więc spróbujmy nałożyć to. Tak, kurde, on jest niewidoczny. Totalnie transparentny, przynajmniej. Ale taka linia odcięcia się zrobiła. Ja oczywiście to chyba, tak mi się wydaje, nie? Że zrobiła się taka linia odcięcia. Ja oczywiście to i tak wszystko sobie rozblenduję i wyrównam pędzlem. Ale spróbujmy teraz z tej strony. Robi się taki biały efekt pod policzkiem, więc mamy tutaj efekt flashbacku. Wezmę też czysty pędzel, żeby ściągnąć nadmiar tego pudru i zobaczymy, czy ten efekt flashbacku chociażby trochę się złagodzi. Teoretycznie trochę się łagodzi, ale chyba dalej widać taką białą poświatę, co? Co myślicie? Więc mamy tutaj efekt flashbacku. Spróbuję tą poduszeczką nałożyć jeszcze ten puder na środek czoła. Dobra, mamy tutaj, widzę, odrobinę pudru na gąbeczce. A ten puder unosi się dookoła, jest dosyć taki lotny. Puder na pewno jest zdecydowanie matujący, nie ma żadnych drobin rozświetlających. Zdecydowanie jest to puder matujący. No dobra, mamy to, ale pod oko. Zastanawiam się, czy używać tego pudru pod oko, bo nie chciałabym białego efektu tutaj pod oczami. Więc myślę, że odpuszczę i nałożę inny, dobry, znany mi puder, jak chociażby KWD Beauty. Tutaj już ryzykować nie będę, bo widzę, że jest ten efekt wybielenia na skórze. A puder z KWD Beauty no ma właściwości takie leciutko rozświetlające. Ma też lekko żółtawy odcień. Ja ten puder używam już od wielu, wielu lat. Kocham niezmiernie. I nie rozstaję się z nim już od dłuższego czasu. Mnóstwo opakowań zużyłam, ale to też już Wam mówiłam wielokrotnie. Nie da się ukryć, że ten od Kiko Milano, też z tego co widzę i obserwuję, ma właściwości wygładzające. Dosyć silne właściwości wygładzające. Rozprasowywuje linie mimiczne na czole. Bardzo mocno wygładza strukturę skóry. Nawet przy dotyku i w ogóle sam puder pod palcami jest bardzo taki jedwabisty i trochę mi przypomina puder od Golden Rose. Golden Rose też ma taką lekką, bardzo lotną formułę i jest to puder biały. Ma właściwości silnie matujące, bo matuje skórę na bardzo długi czas. Natomiast też robi taki efekt flashbacka na skórze. I powiedziałabym, że to są podobne produkty. Ten z Golden Rose w takim też w plastikowym opakowaniu z czarnym wieczkiem. I swego czasu ten puder bardzo lubiłam. W ogóle o Golden Rose to już dawno nic nie słyszałam, więc nie wiem, czy ta marka, myślę, że dalej jest, ale nawet stoisk w galeriach też już nie widzę, więc trochę ucichło. Nie wiem, czy wypuszczają nowe produkty, nie wiem w sumie dalej, czy to jest i istnieje. Natomiast no bardzo lubiłam ten puder z Golden Rose, transparentny i pamiętam, że swego czasu często po niego sięgałam i używałam. Dobra, więc mamy to.
Przyznam szczerze, że teraz jak nałożyłam ten puder z Kiko, a że on ma właściwości takie wybielające, rozjaśniające skórę, no to ten efekt bronzera trochę mi zanikł na buzi, szczególnie na czole i nie widzę tego efektu w ostateczności. Zatem dołożę sobie trochę, przyciemnię swoją buzię bronzerem na sucho. Będzie to resztka od Tune, odcień Soundshine. Tak wygląda zużyte opakowanie, ale kocham ten bronzer. Dobra, no i przyciemnię sobie tutaj trochę też to czoło. No i słuchajcie, poza kamerą zrobię sobie makijaż oczu, brwi, rzęsy i wrócę do Was z ustami. No i moi drodzy, makijaż jest już prawie skończony, brakuje jedynie ust. I tutaj, słuchajcie, chcę Wam zaprezentować połączenie konturówki oraz matowej pomadki. W przypadku odcienia matowej pomadki będzie to kaszmir i to jest odcień nudziakowy, jasny, ale w połączeniu z ciepłą tonacją. Mamy tutaj nieco takie tony koralowe, nieco łososiowe, więc to będzie kolor bardzo taki rozbudzający, orzeźwiający, dodający koloru, niezwykle twarzowy, więc jeśli widzicie, że Waszej buzi brakuje koloru i jest taka zbyt szara, zbyt blada, to będzie dla Was idealny odcień, taki na co dzień, właśnie lekko łososiowy, koralowy, o czym za chwilę się przekonacie. Natomiast połączę tę pomadkę z konturówką w odcieniu Nude i to jest akurat automatyczna konturówka. Automatyczne konturówki od tych tradycyjnych rozróżnicie tym, że te automatyczne są w białym opakowaniu, natomiast tradycyjne konturówki są w czarnym opakowaniu. Odcień konturówki Nude jest również jaśniutki, nudziakowy, ale ma nieco cieplejszą tonację i ta konturówka jest nieco ciemniejsza od samej pomadki, więc będzie stanowiła takie idealne uzupełnienie odcienia kaszmir, no i też sprawi, że Wasze usta nabiorą objętości i będą wyglądały na optycznie większe. No i to jest też taki odcień, który doda życia Waszej buzi i będzie taki niezwykle energetyzujący i jest też niezwykle twarzowy. Więc jeśli lubicie takie cieplejsze tonacje, to myślę, że Wam się spodoba. Nie jest to nic chłodnego, nic brudnego, natomiast bardzo takie twarzowe, idealne kolory moim zdaniem. No i tak, zacznę od tego, że najpierw na usta nałożę matową pomadkę w niewielkiej ilości na dolną wargę. Chcę tutaj podkreślić, że te matowe pomadki mają bardzo dobry pigment. Sztuka polega na tym, żeby nakładać tę pomadkę w niewielkiej ilości i odbić ją na górnej wardze, albo nakładacie na górną i odbijacie na dolnej, to już jak wolicie. Natomiast pamiętajcie, niewielka ilość. Dzięki temu ta pomadka będzie wyglądała dobrze na Waszych ustach. Dzięki temu też ta pomadka łatwiej, szybciej zastygnie i będzie dużo trwalsza. Ona ma taką dosyć kremową konsystencję. Przy okazji jest też komfortowa na ustach, pięknie wygląda i usta nie są wysuszone na wiór, na orzeszek. Sami się przekonacie, że no te pomadki są nie dosyć, że trwałe, to jednak też i mega komfortowe, no i mamy tutaj przepiękne kolory. No a dzisiaj chcę Wam zaprezentować właśnie odcień kaszmir. Tyle wystarczy, odbijam na górnej. Jak widzicie, makijaż skończony, tak prezentuje się pomadka kaszmir w połączeniu z konturówką w odcieniu Nude. Odcień jest przepiękny, dodający życia, energetyzujący, taki lekko łososiowy, ciepły, koralowy, idealny na tą szarówę za oknem, na tę jesienną, deszczową pogodę. Piękny, orzeźwiający i bardzo twarzowy kolor, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zatem tak, słuchajcie, prezentuje się makijaż w całości. Tak, jeśli chodzi o efekt końcowy na buzi, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba, bo dlatego, że buzia jest mocno wygładzona i tak jak wspomniałam, te linie mimiczne są wyprasowane. Zdaje się, że ten puder będzie miał długie właściwości, długotrwałe właściwości matujące, więc pod tym kątem będę go jeszcze na pewno sprawdzać. Będę testować, czy faktycznie długo utrzymuje mat na buzi, a zapowiada się, że właśnie tak też będzie. Co mi się też zresztą bardzo podoba. Dziękuję Wam za dziś. Linki do tych wszystkich produktów, o których dzisiaj wspomniałam, znajdziecie na dole w opisie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! We'll be right back.